Dzień dobry, YouTube. Nadal podsuszony, bo to jeszcze nie koniec. Podsumujemy sobie pierwszy start w tym sezonie w Markach 28 września w sobotę. Jak widzieliście już tytuł, byłem cieniem samego siebie. Takie zawody się też zdarzają. Jest to dosyć przykre, bo naprawdę jest tyle miesięcy przygotowań, wyrzeczeń, treningów, jedzenia, wszystkiego dookoła, do oporu. I tak naprawdę w dwa dni, gdzie tam jest, gdzieś są weryfikacje, przed weryfikacjami, jakieś ładowanie, można albo wynieść sylwetkę na nowy poziom, albo po prostu można z czymś nie trafić i może być całkowita porażka. Nie uważam też, żeby było źle. Przecież dwa srebra i w Mastersach, gdzie wystartowałem, oraz w Open klasa D byłem drugi. No nie ma, wstydu nie ma. Ale jeżeli wiesz, że mogłeś wynieść 100%, a wnosisz 60% sylwetki na zawody, no to jest to dosyć przykre. To tak jakby się, wiesz, w domu ubrać w piękny garnitur, krawat, koszula, biała fryzura, okulary, zegarek. Patrzysz w lustro, wow, człowieku, ale wyglądasz doskonale. Idę na tą imprezę. Idziesz na tą imprezę, dwa dni, żeby było porównanie. Ej tak, tu się przewróciłeś, tu dziura w garniturze, tu krawat się za tego, tu okulary się zbiły, tu się włosy roztargały, tu się jeszcze wywaliłeś, bo to wchodzisz nagle na taką imprezę, wiesz jak wyglądałeś. Wychodzisz na tą scenę i poptokach, to nie jest 100% tego, co powinno być. Ładowanie było ciutkie małe na scenie, byłem zbyt płaski, klatka zniknęła, nogi straciły swojej objętości. Poza tym, jeżeli chodzi o produkty mięsne, było ich zbyt sporo i ten dół brzucha jeszcze stresowy znowu zaczął, flaki po prostu stanęły i było nie tak, jak powinno być. I to jest właśnie to, że gdzieś do tych zawodów mówisz sobie, wow, ale postęp, ale tu już będzie super i tak dalej, i nagle wszystko wraca. Mental ci siada, idziesz na backstage i czujesz, że się napinasz, ale nie czujesz, że się napinasz, bo po prostu tego glikogenu nie ma, jesteś płaski. I jest to dosyć takie, że tak powiem, dobijające. Aczkolwiek każdy sportowiec musi się podnieść, to nie jest powód do tego, żeby się załamywać, tylko trzeba wyciągnąć wnioski. Dobrze, że takie zawody były, że zawody regionalne, że to nie są jedyne zawody, no bo to by było już kaplica, bo by było po ptokach. A tak można wyciągnąć wnioski i za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie, dokładnie, oczywiście, że ścig jest, dzisiaj mamy wtorek, więc za 12 dni, a czym ja tutaj 10 już skróciłem. Za 12 dni będą kolejne zawody i to już jest pro qualifier, więc wychodzę tylko w jednej kategorii, w Open Classic Physique i powinno być dobrze. Też minus, jeżeli chodzi o ten start, który zrobiłem, jest taki, że wziąłem sobie tych Mastersów. Oni wychodzili, ci zawodnicy, moja kategoria wychodziła jako pierwsza. Potem długo czekałem na Open D i to już wszystko z człowieka schodzi. To już jest takie, nawet nie usiadłem, bo bałem się o bronzer, że gdzieś tam mi się gdzieś zamarzę, chociaż tam obsługa była. Dlatego te zawody mi się strasznie dłużyły. Chyba, jeżeli chodzi o mnie, tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o mnie, najgorsze zawody w mojej karierze. No, takie też muszą być. Mentalnie zdruzgotany, bo wiesz, jak wyglądałeś. Tylko mi o to chodzi, bo słuchajcie, możesz jechać na zawody, to jest sport, ale wiesz, że wychodzisz na scenę w 100% przygotowany, pełen, nabity, byłeś piąty, szósty, nie wszedłeś do finału, ostatni, wiadomo, inni byli lepsi, ale ty wniosłeś wszystko to, co mogłeś. Natomiast jak wychodzisz na scenę i wnosisz połowę tego, albo 60% tego, co mogłeś, bo wiesz, jak wyglądałeś i tracisz to w mgnieniu oka,
no to po prostu jest takie rozgoryczenie. Ale nie ma się co mazać jak baba, tylko trzeba brać się do roboty i wyciągać wnioski. Po pierwsze, jeszcze wrócę do zawodów NPC. Moje mentalnie najgorsze zawody. Ale powiem wam, organizacja rewelacja. Byłem wielokrotnie na zawodach, w markach. Nigdy tam nie brałem udziału, teraz wziąłem udział z malowaniem. Nie było problemu. Panowie, bardzo wam dziękuję za wspaniałą pomoc, bo malowałem się w domu, ale okazuje się, że jednak nie będę malował się w domu, tylko będę malował się na zawodach, bo naprawdę świetnie to wygląda. Mniej stresu, specjalna mieszanka, no coś kapitalnego. Poza tym zorganizowane, idziesz na backstage, tam również czekają wałeczek, oliwka, nikt nikogo nie dopuści do tego, żebyś nie wyszedł nasmarowany, wszyscy nad tym panują. Jeżeli chodzi o układ dowolny, troszeczkę się bałem, czy mi starczy tych sekund, zanim ja dojdę na ten środek, bo gdzieś ta muzyka się zaczynała, gdzieś ten telefon, poczekajcie, muszę wziąć, bo i tutaj gdzieś to wszystko zapomniałem, nagrywam. Kto tam się tutaj dobija do mnie? Wyciszę. Później to sobie zrobię. Bałem się, że gdzieś nie zdążę na ten środek, jeżeli chodzi o układ dowolny. Robert mówi, spokojnie, łączność jest. Po trzech krokach proszę włączyć muzykę. Już byłem spokojny. Aczkolwiek mówię, no na tej scenie absolutnie w moją głowę, bo wiedziałem, że jestem na straconej pozycji. To powiem wam, że nawet nie wiem, z kim stałem. Nawet nie wiem, po którym, gdzieś tam, w którym miejscu stałem. Kompletnie nie pamiętam nic ze sceny, jak w amoku. Nawet jak zaczęliśmy przypinać bicepsy przodem, ja chciałem się odwracać z bicepsy tyłem. Totalna amatorka, ale to jest to, że nie czułem swojego ciała, nie czułem się dobrze, nie czułem się pewien. I takie zawody muszą być. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o organizację zawodów u Roberta Piotrkowicza NPC, rewelacja, już nie mogę doczekać się Pro Qualifiera 9.30, 13 października marki pod Warszawą. I teraz tak, podsumowując te zawody, wszystko szło jakby swoim torem, wszystko przebiegało dobrze. Ten okres, gdzie nie było tych węglowodanów, robienie tej wagi 101-600, to jest moja waga, na ważeniu miałem 101-200, nawet w koszulce. Jadłem już od czwartku, ładowałem węglowodany, ale okazało się, że zrobiłem gdzieś ten postęp i tych węglowodanów, co 2 lata temu, teraz było znacznie, znacznie za mało. Poza tym, tak jak mówiłem, nie chcę się tutaj rozwodzić za dużo, to przyjdzie czas na podsumowanie takie naprawdę całego sezonu, jak już będzie listopad, to naprawdę powiem o wielu, wielu rzeczach, ale tym razem skupiam się pokrótce, żeby tak podsumować ten start. Okazało się, że pewnych rzeczy było za dużo. Mówię tutaj o jedzeniu, czyli tych białkowych, mięsa, że te jelita gdzieś tam mi stanęły, tych węglowodanów było mało, ja się po prostu już przewracałem. Ładowanie zamiast... No ale to trzeba wypróbować, no. Do nikogo absolutnie nie mam pretensji. To ładowanie zamiast waga iść w górę, to ta waga mi spadała. Słuchajcie, ja po raz pierwszy w życiu, ja wstałem rano, w sobotę na zawody, ja patrzę na wagę, tam 99,5, ja nie pamiętam, kiedy ważyłem poniżej 100. Cały czas ze mnie schodziło, bo tam już więcej nic nie jadłem, także ja nie wiem, ile ja ważyłem na scenie, myślę, że z 99 kilo, gdzie w tamtym sezonie ważyłem chyba ze 102, więc pełności zero. I no szkoda, no szkoda. Zjechaliśmy do domu, wracaliśmy do domu po zawodach, to powiem wam szczerze, stanęliśmy w McDonaldzie, ugryzłem 2 razy burgera, którego sobie zamówiłem, raz tego stripsa, czy striptisa, nie wiem jak to się nazywa. Wypiłem sobie kawę, przyjechaliśmy do domu, zjadłem sobie trochę chleba, wszedłem na wagę, w niedzielę po zawodach to miałem 101 kg. No ale zacząłem jeść normalnie, wszystko sobie poukładałem w głowie. Zacząłem jeść normalnie, gąbeczki sobie zjadłem, zjadłem ze schabowego, ziemniaczki na obiad, swój posiłek, bo rano już zrobiłem kardio. I waga zaczęła gdzieś tam nagle rosnąć, także sylwetka jest odżywiona. Dzisiaj mamy wtorek, 12 dni do zawodów, waga dokładnie 106,1 kg. To zdjęcie na ikonce to jest właśnie z dzisiaj, z treningu. O, koty się, Guciu, uspokój tam koty, żeby się nie...
żarły. Nie przeszkadzajcie teraz. Także już ta sylwetka jest odżywiona. I teraz tak, ktoś zapyta się, czy nadal będę współpracował z Ronaldem. Otóż porozmawiałem z Ronaldem, ustaliłem, że teraz będę dużo rzeczy po prostu do tego startu przygotowywał się sam. Będzie mi pomagał kolega, ale o tym wszystkim to dopiero później powiem. Na razie zostawiam to dla siebie. Wiecie, że ja o dużo cenię sobie swoją prywatność. Przyjdzie czas, to wszystko opowiem, ale jestem naprawdę dobrej myśli. Mam zmienione jedzenie, zmienione suplementy, więc naprawdę będzie fajnie. Myślę, że to też dla mnie taka świeżość. Fajnie, bo mam problem z tym dołem brzucha, gdzie wywala. Fajnie też David też szuka, pisze do mnie, słuchaj, a może to, a może to, a może tamto. Wiele życzliwych osób jest wokół mnie na backstage'u, tak samo jak stałem z tymi zawodnikami. Dziękuję wam za to spotkanie. No, tyle miłych słów, że naprawdę czułem się doskonale pod względem mentalnym, w sensie takim, że ludzie naprawdę lubią mnie i to jest już moje gdzieś tam zwycięstwo, że fajnie, że darzycie mnie jakąś tam sympatią. To jest dla mnie no, ogromne, ogromne doświadczenie, ogromna radość, za co bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczny. Także wielu gdzieś tam podeszło. Są też oczywiście osoby, bo pokątnie słyszę, a tu na Instagramie wrzucą, także dzisiaj też fajne zdjęcie zrobiłem, ale nigdzie nie wrzucam, bo to jest właśnie to, że tu na Instagramie wrzucą, że taki dowalony tu progres, a wychodzi na scenę, tu pff, z patatajnią coś tam, lipa. Więc właśnie ta scena, i wielokrotnie to powtarzam, scena weryfikuje wszystko. Wracając, jedzenie mam naprawdę pozmieniane. Fajnie akurat w tym momencie przyszły, zobaczcie, te kleiki ryżowe. Ej, tutaj, co to jest? To jest to zabaglione. Już zew się, ale nie wiem, co to znaczy. I taki ryżowy. Fajne, bo ten, powiem wam szczerze, że czy w gorącej, czy w ciepłej, czy w zimnej wodzie, czyli jak gdzieś jedziesz na trening, i nawet naturalne, jak gdyby sobie z odżywką zmieszać, jedziesz na trening, oczywiście 7 Nutrition kod, 10% na wszystkie produkty, macie kod Fryta 7 na 7 Nutrition, pokazuje, bo naprawdę produkt jest wyśmienity. Super, jedziesz gdzieś na trening, jedziesz gdzieś na wyjazd, bierzesz w prochu, wsypujesz wodą, przemieszasz nawet widelcem, doskonale się to rozrabia i już możesz szamać, nie trzeba wrzątkiem jak tych kleików, potem grudy się robią, wiecie, jak ja uwielbiam, nie, kleiki, a tego próbowałem sobie właśnie po zawodach, ja próbowałem apple pie, szarlotkę próbowałem z cynamonem też, rewelacja, jutro pójdzie zabaglione, więc to wszystko opowiem, jak przyjdzie pora, jest to wszystko zmienione, także jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o kolejne zawody, złapałem wiatru w żagle, Pro 50 nadal jest na celu, fajne i koszulki i tak dalej, to jest z firmy Athletics Team, fajnie, fajnie współpraca, to wszystko też będzie po zawodach, bo teraz miałem i podłogę rozkładać u siebie na siłowni, gdzieś tam kombinować, ale nie skupiam się, bo milion innych rzeczy jest do roboty, a człowiek jest wtedy rozproszony, tu nie zje coś tam, denerwuje się, bo chce szybko, szybko, szybko zrobić, bo nie ma czasu, dobra, to niech tak będzie, tak nie może być, skupmy się na jednym, a potem na drugim. Także tak by to wyglądało. Szkoda mi tych zawodów. Szkoda, że być może zawiodłem niektórych. Aczkolwiek, no mówię, no srebrny medal, no rewelacja. Jak rozmawiam tam z niektórymi osobami. Człowieku, ty jesteś głupi? Dwa srebrne medale, a ty mówisz, że źle? No bo wiadomo, no jak mógłbyś mieć miliona, a może pół miliona, czy 5 milionów, no to wiesz, no pół miliona drogą nie chodzi, ale jak wiesz, że mógłbyś mieć 5 milionów, no to trochę szkoda. Tak to by wyglądało. Oczywiście różowy zeszycik jest. Wszystko jest rozpisane, już niedługo, teraz ten pikwik się zacznie troszeczkę szybciej, tak uzgodniliśmy. Także słuchajcie, nie chcę teraz się na ten temat rozwodzić, jak będą pytania w komentarzach, a to co, już nie współpracujesz, a kto, a co, a tamto? Ikonka, znak zapytania, bo to nie teraz miejsce i pora na to wszystko. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wsparcie. Miałem kamerkę ze sobą, mówię, nagram, weryfikację, ładowanie, później z zawodu. Ej, koty, uspokoić mi się tutaj. Lotają jak popaprane. Mówię, nagram sobie wszystko. Po
prostu nawet nie włączałem tej kamery. Nie chciało mi się, mówię, nie będę się skupiał jeszcze teraz, żeby coś nagrywać i tak dalej. Może jak będą inne zawody, by musiał być taki ktoś w ogóle z boku, z kamerką, niech se siedzi cichutko i sobie nagrywa, wtedy fajny by wyszedł materiał, ale ja teraz jak pojadę też na zawody, może nagram, bo w piątek są weryfikacje, w sobotę będzie jeszcze ładowanie, więc jest nadzieja i w niedzielę wcześniej rano od 9:30 już wychodzę na zawodach Pro Qualifier z młodymi. Tam będzie naprawdę o co walczyć, tam trzeba wyglądać, tam trzeba się zaprezentować, tam nie będzie żadnych półśrodków i wymówek. Mam nadzieję, że wszystko wypali, że to będzie fajna odsłona również. Nagram film po tych zawodach, opowiem co i jak. Jak będziecie na miejscu, będzie mi bardzo miło, przybijemy pionę, pogadamy, ale już po zawodach. Także jeszcze raz Wam dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście. Pewnie czekaliście też na ten film, bo pisały do mnie osoby też prywatnie na Instagramie, na Messengerze, rzadko tam wchodzę, mam wyłączony. Także jeżeli tam nie odpowiadam, to musicie poczekać, aż wejdę, bo po prostu z niego nie korzystam. Na Instagramie, a kiedy film, po prostu tego filmu z tych weryfikacji, z tego startu nie będzie, ale będzie może z innego. Jeszcze raz wielkie dzięki, pamiętajcie, to fryta 7, 10%, cokolwiek byście sobie nie wymyślili, grosz do grosza, zbierze się kokosza. Dziękuję Wam bardzo, Profifty cały czas jest na celu. Pozdrawiam serdecznie, zdrówka i pamiętajcie, że po każdej burzy wychodzi słońce. Kłody są pod nogami, trzeba je ominąć i iść dalej. Wszystkiego dobrego, dzięki, cześć.